starałam się mimo wszystko nie stracić głowy w biegu i nie popaść w ten taki ciąg przyspieszenia, zwalniania, bo to jest bardzo takie właśnie specyfika biegów na Mistrzostwach Świata czy Europy, biegów taktycznych, że no, tempo nie było zbyt szybkie, nie oszukujmy się, więc no wiadomo, że to był bieg na końcówkę, więc ja ustawiłam się z tyłu i starałam się, tak jak mówię, nie podążać za dziewczynami krok w krok, tylko biec swoim rytmem, zaufać swoim nogom i po prostu na finiszu, na końcówce swobodnie przyspieszyć i kontrolować to, żeby nikt z nienacka mnie za pleców nie zaatakował. Stefan jest zwariowana i naprawdę może zrobić wszystko w finale. Biegałyśmy w zeszłym roku na Mistrzostwach Halowych w Pradze, gdzie ona zdobyła z tytułu mistrzyni halowej, ja wicemistrzyni. No i właśnie rozegrała w ten sposób bieg, że ruszyła bardzo mocno od początku, więc myślę, gdybym podążała za nią wówczas, to by się mogło źle na mnie skończyć. Zresztą no, Stefan też już pod koniec nie wytrzymywała swojego tempa. No tu jest już nowy sezon, nowe rozdanie. Nowy power w nogach, no więc jutro jest jakby cały dzień, tak, cały dzień mamy na odpoczynek i dopiero w zasadzie półtorej dnia, bo dopiero w niedzielę po południu jest finał, więc jest dużo czasu na regenerację, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrą stronę i świeża i gotowa stanę na linii startu w finale.